Śmieszny. I tak, to było cudowny dzień, cudowne jezioro i pomost. A pomost był tak cudowny, że jak się stanęłam na nim stopą, to już się siedziało na drugim krańcu, przewieszało nóżki, a palało słoneczku, nie? I tak też ze mną się stało. Ptaszki ćwierkały dookoła, lekko i rzewnie szumiały trzciny. Czujecie to? Słuchajcie, ubrania nie było, co ja zrobię. Ale i tak było rewelacyjnie, nie? Taki dzionek. Tylko wiecie, jak to jest, jak nic się nie dzieje. No, człowiek tak zaczyna przysypiać. No i ja tak sobie zrzemnąłem się. Jak ja zasnąłem, to ja się przechyliłem tak do przodu, tak przegibałem do takiej pozycji a la małysz, ale nie małysz na rozbiegu, ale raczej taki z biegunką, nie? I że smekta nie działa. No i jak ja tak się przechyliłem, jak ja się obudziłem, patrzę, kurde, delfin się na mnie gapi! Ale nie. To byłem ja. Znaczy, moja gęba odbita w wodzie, nie? Ale to mógł być delfin. W końcu to jezioro, tak? Jadowity delfin. A ja się na tych wężach morskich nie znam. Cholera z nimi. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ja słyszę z północy chlupot. To zapadaje wzrok na północ. A tam takie plem, 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 plem. Przy spławiku. Normalnie branie. No to raz, dwa, refleks. Wędeczkę. Myślałem, że już kurde rybie tą szczenę wyrwałem. Ale nie. Wisi sobie na haczyku, a po chwili sobie tak ple, ple, ple na pomoście, nie? Słuchajcie, ale to kurde dziwna ryba była. Ja robię taki zoom na nią, a ona ma taki ryj niecodzienny, nie? To jest. Jestem... Słuchajcie, ona wyglądała troszeczkę tak, jak... Byłem kiedyś z Jareczkiem na imprezie u Mariolki i Mariolka miała chomika i ten chomik se popylał w takiej kulce. Jarek myśli, kurde, patrz, ryba, i się roześmiał, bo tak bez wody i w małym akwarium, no to wziął, odkręcił czajniczek, zakręcił, zawirował kulką. I normalnie, wiecie, jakby włączyć praleczkę, wirowanie z chomikiem w środku. Przychodzi Mariolka, balbinki już nie ma, ale jest kapitan Nemo. I właśnie to, co ja złowiłem, to wyglądało trochę jak kapitan Nemo, tylko jeszcze bardziej mokry. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bo ja tę rybę biorę. On tak się patrzy na nią, nie? Ona na mnie, ja na nią. I ona... No, jak ja łowiłem rybę, to one miały takie pyszczki, nie? Że Matko Święta zaraz będzie ping-pong na patelni. A ta ryba nie. Ta ryba taka miała sobie taką minkę, że... Na papieroska wyszła. Normalnie wycieczki lądowe to miała w cenie wynajmu jeziora, nie? Ja sobie myślę, kurde, nie. Ja nie będę się bawić w takie rzeczy, biorę tę rybkę, mówię, hej, hej, do domu, nie, już chcę rzucić, i słyszę takie, życzenia. Kurde, sponsoring na ryby? No nie wiem. I tak, no, trudno, czego chcesz? Ona, nie, nie, to ja mogę spełnić twoje życzenia. Łożysz ty w mordę. A
wszystko wiem. Te podsłuchy, tak? CBA, tak? Agent Tomek? Agent Tomek? Ona? Nie, złota rybka. To! Nie wiem, czy złota. W sumie się nie znam. Smakowała bardziej tak rybio. A ona? Złota rybka, taka z bajek. Boże mordę. Ty naprawdę istniejesz? No. Puść mnie, spełnię twoje trzy życzenia. Ja chcę więcej. Ja listę życzeń mam długą jak paragon z Riddla. Ona tak została zaprogramowana. Jedno złowienie, trzy życzenia. Kurde, ryba zaprogramowana? Ej, to ty w ryju czy w dupie do USB masz, nie? A ta ryba tak patrzy na mnie. Jak masz jakieś wątpliwości, to ja ci żonę w Czubakę Star Warsów zamienię i się skończy. Słuchajcie, tu negocjacje się skończyły. Ja dwóch teściowych nie zniesę. I mówię, dobra, mała, jest po twojemu. I od razu pierwsze życzenie, ale słuchaj, ryba, ja tu nie chcę mieć żadnych problemów finansowych, nie? I słuchajcie, tak się dzień nie nakrą. Czy odwracam? Kurde, Disneyland! Normalnie taki pałac, jakieś wieżyczki, fosy, normalnie jak ten, taka niemiecka świnia. Neuschwanstein czy coś takiego, nie? Kiedyś z puzli u Ryśka taki składałem, taki właśnie pałacyk. Tylko ten z instrukcji, bo nie wiem jak mi z puzli kosiarka wyszła, ale nie o to chodzi. Normalnie ja ciepło kominka czułem stamtąd już na plerach, nie? Mówię sobie, dobre jest. No to dalej, drugie życzenie. Słuchaj mała, ja to nie chcę mieć żadnych problemów, chcę być szczęśliwy. I żeby moi przyjaciele byli szczęśliwi i zdrowi. I ja, żeby byłem szczęśliwy i zdrowy. I moja rodzina niech też będzie. Słuchajcie, nie wiem jak moja rodzina, ja już szczęśliwy byłem, ale że moi kumple to wiem, nagle telefonik mi zadzwonił i od razu wszyscy mi swoje córeczki za żony proponowali. Kurde, zobaczyli wieżę mojego pałacu, swoich obskurnych balkonów i od razu się rozdzwoniło towarzystwo. Ale słuchajcie, najgorsze jest to, że ja sobie pomyślałem. Ty kaloszu, ty obszczymurze, huncwocie drapie chruście, egoisto, nachapałeś się, a ludzie, a świat, głód, brak perspektyw, twoja babcia koła w rowerze nie ma, nie? Świątynie Bożej Opatrzności 10 lat budują, no ktoś tam na górze się roześli, ześle takiego syfa, że stopa wujka Wieśka nie wiedziała. I co będzie? Arkę będziemy budować? Ale jedno życzenie zostało. I słuchajcie, nagle dostałem takiego... Nie powiem pomysłowy dobromir. Raczej kiedyś przejeżdżając obok muzeum, usłyszałem takie pojęcie. Iluminacja. O! Umysłowa. W każdym bądź razie ja mówię do tej ryby. Ej, złotko, to ja chcę cię złowić jeszcze raz. Ona taki ry. Ale mówi, dobra. No. I? Znaczy, wszystko będzie dobrze. Znaczy, no bo wiecie, ja mam pewne takie nawyki i ja jej kręgosłup wyjąłem i sfiletowałem. Kurczę, ale jak ja się skaleczę, nie? No to kurde, ja potrafię się z tego wykaraskać, nie rozumiem.